Opustoszałe i walące się giganty rodem z horroru albo filmu fantazy. Początek historii Pstrąża sięga pierwszej połowy XX wieku. To wtedy na północ od Bolesławca powstały ogromne niemieckie koszary wojskowe. Przygotowano tam ludzi do zarówno agresji w 1939 roku na Polskę, jak i przed 1941 rokiem były szkolone oddziały, które później brały udział w najeździe na swojego wcześniejszego sojusznika, na Związek Sowiecki. Na terenach tych poligonów, niekoniecznie w samym Pstrążu, ale były później szkolone różne jednostki SS, ale obcokrajowe, więc tam byli Węgrzy, byli Ukraińcy. Okolice Pstrąża związane są z wieloma mrocznymi historiami. Między innymi tam przetrzymywano polskich powstańców śląskich. To również obszar funkcjonującego podczas I wojny światowej dawnego obozu jenieckiego dla wojsk sowieckich. Był taki czas, w którym tym ludziom w ogóle nic nie dawano. Nie myślę tutaj o jakichś barakach czy jakichś zadaszeniach. Im nawet żywności prawie że nie dawano, więc zjadali dżdżownice, trawę, to wszystko tam było. Tych ludzi zginęło mnóstwo. Po II wojnie światowej teren został zajęty przez wojsko radzieckie. To właśnie wtedy powstało 11 gigantów mieszkaniowych przeznaczonych dla tysięcy osób. Tym obszarem interesuje się wielu tutejszych pasjonatów historii, m.in. pan Krzysztof. Znajdujemy się w tej chwili na osiedlu po rosyjskim, radzieckim w zasadzie. Było to osiedle mieszkaniowe, bowiem wraz z wojskami, które były rozlokowane na terenach polskich, z oficerami przyjeżdżały tutaj ich rodziny, a więc żony, dzieci, i ci ludzie musieli gdzieś mieszkać. To jest właśnie takie osiedle mieszkaniowe. Było ich tutaj bardzo dużo. W 1992 roku Rosjanie stąd wyjechali i całe osiedle pozostało puste. Przez wiele lat powstawały liczne koncepcje na to, jak zagospodarować opuszczone budynki. Miało tu powstać więzienie czy specjalistyczny ośrodek dla narkomanów. Ostatecznie przez wiele lat był to teren przeznaczony do ćwiczeń wojskowych. Teraz, zgodnie z decyzją wojewody, opuszczone poradzieckie budynki zostaną zniszczone. Dawniej to miejsce nosiło nazwę Strachów. Teraz ta nazwa jest już nieoficjalna, ale wciąż pasuje zarówno do mrocznej przeszłości tego obszaru, ale także do tego, jak wygląda. I straszy na pewno wielu, choć wciąż dla niektórych te budynki to jeszcze cenna historia. Teraz stwarzają już tylko zagrożenie i to główny powód, dlaczego tak zwane miasto widmo za niedługo całkowicie zniknie z powierzchni ziemi. Dla Echo24 Marta Laburda.